chcę powiedzieć, że wcale nie jestem zasmucony. Może wynik troszeczkę za wysoki, bo praktycznie do tej pierwszej bramki mecz był wyrównany. My stworzyliśmy dwie sytuacje, kotwica klarownych nie miała w zasadzie. No i później błąd Mateusza, faul w polu karnym, zupełnie niepotrzebny. Rzut karny robi się 0-1. Gdybyśmy dowieźli to 0-1 jeszcze do przerwy, no można było coś korygować, a szybko dostajemy drugą bramkę też po błędzie z kolei Adriana Kochanka i robi się 0-2. W drugiej połowie spróbowaliśmy podjąć jeszcze walkę, ale już zespół Kotwicy był zbyt dojrzały, bezlitośnie wykorzystał nasze proste błędy. Myślę, że tak jak powiedziałem, wynik troszeczkę za wysoki, ale Kotwica jak najbardziej zasłużenie wygrała. No, trzeba też pamiętać, że my jeszcze 3 tygodnie temu graliśmy w 4. lidze, a Kotwica w ubiegłym sezonie niewiele im brakowało, żeby awansowali do pierwszej, bo tam praktycznie 2 mecze wygrane i dzisiaj graliby w 1. lidze. Także na pewno był to solidny zespół. Cieszę się, że mogliśmy zagrać z nimi. Cieszę się, że tylu kibiców przyszło, fajna atmosfera. Myślę, że to zwiastuje dobrą zapowiedź przed meczami o stawkę w 3. lidze już na mecze, które zapraszam serdecznie wszystkich, którzy byli dzisiaj, może przyjdą następni. Chciałbym tylko dodać tyle, że też trzeba patrzeć na nasz zespół troszeczkę inaczej, bo my praktycznie jesteśmy w tej chwili w fazie przebudowy. Skończyliśmy grać 28 czerwca, już wznowiliśmy przygotowania 4 lipca. W tej chwili właśnie tym spotkaniem kończymy tygodniowe zgrupowanie, gdzie też troszeczkę pracy włożyliśmy w to. No ale przede wszystkim należy nie zapominać o tym, że tak naprawdę w dzisiejszym spotkaniu myśmy wystąpili bez 6 zawodników z pierwszej jedenastki, która wywalczyła awans do 3. ligi, a na tę chwilę udało nam się sprowadzić 3, którzy zagrali w dzisiejszym spotkaniu. Także nawet tutaj nie można mówić wymiana zawodnika za zawodnika. A jakich zawodników nie było, chociażby Wojtek Musuła, Mateusz Madzian, który jest po operacji, Maciek Wardziński, Morawski Rafał, Kłus Przemysław. No to są zawodnicy, którzy grali dużo i decydowali o wynikach meczów i walnie przyczynili się do tego, że my dzisiaj możemy grać w 3. lidze. Możemy się do tych spotkań przygotowywać. No zabrakło troszeczkę szybszych działań, żeby ten zespół uzupełnić szybciej, skompletować skład. Być może inaczej to by wyglądało. No ale trzeba pamiętać też, że dla nas tak naprawdę liga się liczy. Przygoda w pucharze wyszła tak, jak gdyby trochę przypadkowo. Zdobyliśmy ten puchar, trafiliśmy na szczebel centralny, od razu dostaliśmy solidny zespół. No, tak jak mówię, może się przyda taki dzwon troszeczkę w głowę. 6-0 po tych sukcesach ostatnich, troszeczkę na ziemię trzeba wziąć się do pracy. Teraz mamy praktycznie 3 tygodnie do przygotowania się do ligi. Zagramy jeszcze solidny sparring w Elblągu z drugoligową Olimpią Elbląg. Myślę, że do tego czasu już będziemy mieli kadrę skompletowaną. I z optymizmem mimo wszystko patrzę na 3-ligowe rozgrywki. Ja z humorem zapowiadałem, że w pucharze czekamy na zespół z Ekstraklasy, ale tak strasznie szybko w Leborku się to dzieje wszystko, bo praktycznie 1,5 roku już mogliśmy zagrać takie spotkanie jak dzisiaj. Za to należą się tylko brawa chłopakom, chwała im za to, wszystkim ludziom, którzy są przy piłce, którzy działają. No, ale dużo pracy przed nami. Tak jak mówię, budujemy dalej leborską piłkę. Myślę, że nie ma co się zrażać tym wynikiem. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy przybyli na to spotkanie.